Ja wiem, że kobieta zmienną jest, ale do tego stopnia? No na pewno. Powiedziałem dziewczynom, że ten mecz będzie na pewno trudny. Przy stanie 2-0 byłem przekonany, że jeśli trafimy jedną bramkę, to jakiś punkt tutaj zrobimy. Finalnie okazało się, że zdobyliśmy jeden. Myślę, że z przebiegu meczu jesteśmy z niego zadowoleni. Na pewno był to dla nas taki test tego, w którym miejscu jesteśmy po przebudowie naszej drużyny. I myślę, że wypadł on całkiem sympatycznie. Z poziomem spotkania jako całości bywało różnie, ale jak zawsze w starciu ze Słowiczanką nie brakowało emocji. No myślę, że tak. Dziś to my byliśmy w tej drugiej roli, po drugiej stronie barykady. Do tej pory to Słowniczanka była tym underdogiem i gdzieś tam próbowała nam to życie uprzykrzyć. W dniu dzisiejszym to my stanęliśmy po tej stronie barykady. Nie zazdroszczę oczywiście trenerowi Słowniczanki, bo to jest trudna rola i wiem, że to często wiąże się z bardzo dużym stresem. Także życzę im wszystkiego dobrego w dalszych meczach. W dniu dzisiejszym my skupiliśmy się przede wszystkim na tym, żeby ograniczyć swoje błędy własne. Jak zaczęliśmy to robić, to nasza gra wyglądała całkiem nieźle. Oczywiście, czy poziom był wysoki? Wydaje mi się, że nie, bo dwie drużyny bardzo pragmatycznie chciały podejść do tego spotkania i zainkasować pełną pulę, dlatego ten mecz tak wyglądał. Niedzielną konfrontację zapamiętamy między innymi z powrotu po 7-miesięcznej przerwie Izy Tracz i debiucie raptem 15-letniej Zuzi Czusz. No myślę, że dwa fajne momenty. Na pewno gratuluję Izie tej drogi, którą przeszła i jestem bardzo dumny z tego, że wróciła do gry i na parkiet. Pomogła nam w dniu dzisiejszym, bo bardzo tego potrzebowaliśmy. No Zuzia Czusz zaskoczyła, myślę, że wszystkich, którzy byli na trybunach. Natomiast nie nas samych, bo wiemy, jak ta 15-latka gra i wiemy, jaki ma przede wszystkim potencjał. Oczywiście to jest bardzo trudne wprowadzać młode zawodniczki. Wolałbym, żeby to się odbywało na zasadzie niepotrzeby chwili. W dniu dzisiejszym dysponowaliśmy taką kadrą, że Zuzia de facto musiała zagrać. Fajnie by było, gdyby ten proces przebiegał, myślę, że bardziej stabilnie, chociaż Zuza pracuje na to, żeby w kolejnych meczach dostać szansę. Nie ma to jak 15 urodziny obchodzić na parkiecie Ekstraligi. No, niesamowite uczucie. Czekałam na to już od dłuższego czasu i spełniłam jedno z moich marzeń. A do tego całkiem przyzwoity występ. No, wydaje mi się, że dość dobrze sobie poradziłam, mimo jakiegoś stresu i takiego pójścia w nieznane, to myślę, że było dobrze. Powodzenia i wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Mamy dwa trudne wyjazdowe spotkania w Poznaniu i w Głogówku. Lubimy jeździć po Polsce, nie boimy się żadnych wyzwań, czekamy tylko na ten mecz czwartkowy, na nim się skupiamy, nie myślimy o tym, co będzie w niedzielę. Myślę, że mamy fajną ekipę i dzisiaj dziewczyny zrozumiały, że to nie nazwiska grają, tylko to, co się zostawi na parkiecie i pokazały, że mają bardzo dużo charakteru i mogą w tej lidze znaczyć bardzo wiele.